Elo, z tej strony Kapitan Blady. Dzisiaj sobie gramy w Raid, druga wojna światowa. Ogólnie rzecz biorąc, ostatnio robiliśmy bardzo ciężką misję, która nam się nie udało zrobić. Robiliśmy na hardzie, dzisiaj trochę ułatwimy zadanie. Tą misję zrobimy już na normalu. No i zobaczymy, co nie. No, myślę, że możemy startować. Dobra, chodźcie. Na normalu już nie powinno być problemu. Oczywiście na początku spróbujemy zrobić to na cicho. Może się uda, jak nie, no to po prostu zrobimy misję, będziecie widzieć, jak to zrobić, jak to zakończyć, no bo na hardzie troszeczkę mieliśmy problem, troszeczkę takiego nieogarnięcia jeszcze, to myślę, że może na razie jeszcze zróbmy na normalu sobie. No, ja sobie trochę karabinek ulepszyłem, mam trochę lepszy celownik, lepsza celność, więc zawsze spoko. Ej, ale to jest, wziąłeś pierwszą misję. Naprawdę? Wziąłeś pierwszą od ich walczy. Boże, ty, jakim cudem. Dobra, to poczekajcie, to... Zrobimy na cicho tą misję. Och, nie no, bez sensu. Swoją drogą, jak ktoś lubi takie klimaty właśnie bicia Niemców czy coś, to polecam film Pękarty Wojny, jak ktoś nie widział. Oglądałem. Też jest rozpierdol właśnie no, taki. No, Tarantino film. To ja akurat oglądam akurat, całkiem fajnie robi, rozpiździec. No dobra, teraz zrobimy taką prostą misję. Dzisiaj na cicho. O, znowu dzisiaj... noc. Ej, to słabsza, ej, słabszą widoczność teraz mają Niemcy, bo nie, po ciemku jest. Tak działa? Nie wiem, tu jest, uwaga. Idzie w naszym kierunku. I jest drugi zaraz obok niego. Jest jedno obozowisko. Ale wiesz co, najpierw tych ziomków byśmy ogarnęli. Ja ogarniam tego już. Jeden ogarnięty. O kurde, no Bloody. Jakie... No to jest bez sensu. Ta misja na cicho. Nie da się po prostu, bo oni... jednego chce zabić, zaraz drugi się z dupy pojawia. Ta misja jest wyjątkowo ciężka, bo to jak nie ma za bardzo... Trzeba się nauczyć robić no. To, bo to jest inaczej jak w Paydayu. Jest o wiele inaczej. Dobra, proponuję chyba jednak zrobić to na głośno, a kiedy indziej pobawimy się w robienie misji na cicho. Tak no, stricte teraz na cicho. Na języku powinno być spoko. No, teraz myślę, że będzie na jak za łatwo. Za łatwo, no przynajmniej zrobimy. Dobra, to jest drugi obóz, o, zaraz. Znalazłem statuetkę jakiegoś Jezusa czy coś, czy jakiegoś papieża. To spoko, dodatko. Papieża Polaka. Papież... Papież Polak, co? Kasa? Dobra, ziomeczki, chodźcie tutaj już walczyć, pomóż mi. Figurka religijna, to jest dobra nazwa. Ty i tak próbujesz strzelić w tym... Wow, w tym obozie? Precy. No dobra, ty się wyczyszczony, chodź pan do dalej, bo to nie ma sensu. Ej, podoba mi się ten ulepszony karabinek. Przynajmniej da się trafiać lepiej, łatwiej. Dobra, to lecimy. O nie. Dobra, już jestem w obozie. Dobra, już w sumie, już prawie obóz, już dwa obozy wyczyściliśmy w dosyć krótkim czasie. A teraz na easy pójdzie. Nic nie było. Ale mam łom jakby co. Apteczka. Nie potrzebuję. Ty, a łom do czegoś jest to przydatny w tej misji? Do, nie, no łom jest do takich, do otwierania skrzynek. Czasami no są tak, takie. Ale, no tak, ale nie widziałem jeszcze. Nie widziałem też ani jednej takiej skrzynki. Nie, no ty na przykład się otwierasz z łoma przecież, o te. A nie, to jest zwykły lockpick. Nie, to jest zwykły, a ten możesz otworzyć bez... Hubert, lufę przyjąłeś, ty! Jest proszę. Jedna skrzynka z łomem. O, jest. Dobra. Hubert, ty śmieszku. Dobra, ziomeczki, lecimy dobra. Dalej. Lecimy dalej! Woo! A za na normalu jest to za łatwo, to mam wrażenie. Oj, to nie przesadzaj. Tak jakbyś grał w PDA pomiędzy Overkillem a Mayhemem. To jest taki duży skok. Fajne z animacji jak ten, jak biegasz na shifcie i klikasz R. A co to jest R? No reload. Aha, no to nie, ja nie mogę przeładowywać podczas biegu akurat. No nie, ale właśnie to jest taki śmieszny błąd wtedy powstaje. Nie, ja nie mam takich błędów. Co to jest? Ty flara! Ej, uważaj to nalot, odsuń się! Ej, flary zgasiłem. Ja zgasiłem flarę i już nie będzie nalotu. Aaa, dobre. Nalotu teraz. A tak to działa, dobra. No, to może tak śmieszne. Działa. Ale kto mi to zasłania? Sniper, z lewej. Ej, nie ma obozu tym razem tutaj. Gdzieś indziej musi być. A czekaj, czy jest skrzynka z tym... Z nie, czasami. Niczego nie ma obozu w ogóle. Zobacz nie ma obozu, to nie będzie skrzynki. O, tutaj obok jest zaraz. Dobra.
Mamy to. Jednak jest nalot, czy nie? Nie ma nalotu. To jest spada samolotu, pewnie lecą. Dobra. A, to nalot to pewnie ten... że bomby zrzucają. Te bomby, co wcześniej były. No to co ty powstrzymałeś, co nie? Ej, w ogóle mamy plecy, musimy ostrożniej się poruszać, nie możemy tak wychodzić na otwartą przestrzeń. No, faktycznie jest łatwo tutaj teraz. Pusta skrzynka, to tam czarna. No, ja tu mam czego jeszcze ten. Bloody, chodź się leczyć. No. Poczekaj, bo mam tu problem z Niemcami. Kurde, no strzelają we mnie. O, chodź tutaj, biegnij. Jakiś oficer SS chciał mnie rozstrzelać, ty. Dobra, wyleczony jestem. W tył głowy mi zaczął strzelać z pistoletu. O co chodzi? Ej, to escape drive nie będzie w tym samym miejscu? Jest dużo skrzynek, zobaczcie. Nie wiem. Śmiesznie. Kurde, no po prostu, no nie wierzę! 5 strzałów i ani razu nie trafiony. Dobra, ja potrzebuję trochę amunicji. Dajcie mi. W skrzynkach były. Nie wiem, czy zbieraliście. Te granatem ich rozwalę, śmieszku. Może chodźmy koło tam tej ulicy. Tom, ale że driver będzie raczej przy ulicy. No dobra, ale Tomek, no potrzebuję amunicji. No przecież nie będę znowu chodzić bez amunicji. W skrzynce była, wiesz? No nie widzę tu żadnej. A nie, to jest tu masz, a nie, dobra. A tutaj, mam tutaj w skrzynce tu. Poczekaj, otwieram te. Tu jest amunicja. Gdzie jest? Tutaj, na tyłach. Tutaj masz jedną tonę, ale to jest to taka duża, taka nie wiem. No to taka duża, no to akurat, nie? Dobra, możemy iść. Musicie mi mówić, kiedy znajdziecie jakąś amunicję. Dobra. Chodźcie właśnie faktycznie na ten skraj drogi. Bo to może faktycznie być w tym samym miejscu escort. Ale nie wiem właśnie. Wydaje mi się, że będzie bliżej raczej przy ulicy. Może nie z tej samej strony, ale i tak przy ulicy. Dobra, możemy się w tym obozie ukryć. Flara! Albo... O, Flara, weźmy ją. Dobra. Ole wysadzenie. Nice. Hubert, Robuch, czemu tam zostaliście? Nie wiem, ale chyba za chwilę padnę. Ale czemu zostaliście tam, jak mieliśmy iść chyba? Nie wiem. Ja tu umiejętność. Hubert! A nie, ty nie masz umiejętności teraz. Nie wiem, już teraz. Robuch, czemu tam zostałeś, jak mieliśmy iść? Już biegnę. Mam bardzo mało ammo, raczej zginę. Ale słyszysz mnie w ogóle, Robuch? Mam wrażenie, że nie słyszysz. Tak, słyszymy. Słyszę. Umiejętność odpaliłem i tak walczyłem. Ja w ogóle zapomniałem o mojej umiejętności, tak swoją drogą, o tym celowaniu. Ja mam taką, że jestem dużo silniejszy, pewniejszy. Dobra, nie leżę, chodźcie, pomóżcie. Hubert, gdzieś ty poszedłeś? Gdzie ty poszedłeś, Hubert? Myślałem, że będzie apteczka w tych skrzynkach, ale nie było niczego. Osłaniaj. Muszę przeładować, niestety. Uwaga, mamy naród tutaj w pobliżu. Apteczka i trochę amunicji. Tutaj też apteczka. Uwaga, nalot jest, wycofać się! Amunicja... Dobra, spoko. Będzie raczej nie groźnie. Ej, dobra, ucieczkę mamy tam. Dobra, do ucieczki, ziomeczki. Tu masz amunicję, apteczkę. Panowie. Ty skrzynkę tam. O, ty jak złomu otwieramy jakąś. O, duża apteczka, duża ammo. Chce ktoś apteczkę? To jest. Ej, ja chcę! Ej, nalot, oberwałem. Podnoszę cię. Od jakiegoś wybuchu czy czegoś, nie wiem co się stało, jakieś beczki chyba. Czy były duże dobre. Apteki? Tutaj było. Gdzie jest? O kurde, ja ją biorę, ale na ten. Potrzebuję apteczkę. Nie, nie możemy biec. Musimy się bronić ze skałami. Hubert, chodź tutaj szybko. Tu masz. Nie biegnijcie szybko, kurde. Dobra, uciekamy. Tam jest najwięcej. Ej, mamy miotacz ogni! Za obozem. O kurde. Dobra, spiernicza. Ej, nie biegnijcie, umrzecie. Ciomeczki, biegniecie w samą żyłę przeciwników. Ja się schowałem za czołgiem. Przecież to w życiu by nie przeszło, gdybyście grali na trudniejszym poziomie trudności. Nie, to właśnie u was było bardzo dużo typów. Ja się schowałem między czołgami, to tu nie było tego. No. Mam tu skrzynki do otwarcia. Ale to samo nic tam przez czym. Nie, życie. Tu masz ammo, Bladeusz, jakbyś chciał. Dobra, teraz już nie ma znaczenia. Wynosimy się stąd, szybko. Dobra, go! Go! Pakujemy się. Czekaj, bo ja tu mam jeszcze. Szybko, Tomek, pakuj się!
No, mission completed. No, to nie była taka ciężka. Nice. To nie była taka ciężka misja, w sensie. 10 minut tylko zajęło. No właśnie. No w sumie. Super. 6 minut zagrali. To może po prostu połączymy te dwa odcinki w jeden po prostu. A może w tym co jeszcze zróbmy. Zobaczmy cutscenkę. Pięknie rozegrana misja. Ja chyba najlepszą cutscenkę tam wcześniej miałem. Jak sobie wąsa wyrwał. Mógłbyś nie spoiler. Zobaczymy teraz jaka skrzynka będzie. Ale mamy mało w sumie tych tagów. Tagów mało. No, to jest jakaś taka niska. Jakaś taka mamy experience bonus po prostu. Nie, dostałem tą drugą skrzynkę jednak. No, dopiero za trzecią skrzynkę są sztabki chyba. A, to widzisz. Ale mam czwarty poziom w ogóle, aż wbiłem. Wow. No. Ja trzeci chyba teraz dopiero. Też trzeci. A nie, czwarty wbiłem, dobra. A ja też czwarty, o. O, jakiś level difference bonus dostaję. Ciekawe. A, bo w sensie, że miałeś niższy poziom i ci dobiło dodatkowo coś. Dobra, ja teraz sprawdzę, co ja sobie mogę ulepszyć. O, jedno z tych. To ty ten. Hmm. Sprint. O, mogę sobie obniżyć damage'a, kiedy sprintuję. Ja mam dużo takich sprintowych rzeczy, że zwiększa sprint, to jest dobre. Może podczas sprintu, żeby mniej obrażeń dostawać, 10%, dobra. Sprint speed. No, zwiększyłem sobie. Dobra, ej, to spróbujmy może zrobić teraz misję na cicho, na przykład pierwszą. Nie wiem, czy pierwszą, bo nie wiem, czy próba, nie wiem, dużo starzynków jest strasznie. Ja proponowałbym jeszcze kolejną polecieć, naprawdę. Co? Ja proponowałbym kolejną po prostu polecieć. Ale są tylko dwie, to jest beta. Właśnie. No, to jest beta. To co, robimy pierwszą na cicho, próbujemy? No, no możemy. Możemy. Dobra, dawajcie. Robimy pierwszą na normalu, czy na jakim poziomie trudności? Ty, a jakbyśmy wzięli na easy i sprawdzili tak jak to na cicho się robi w ogóle? Dobra, zróbmy na normalu po prostu. A dobra, albo dobra, niech będzie easy, spróbujemy. O, czekaj, magazynek powiększony sobie wziąć, nice. Dobra. Dobra, ziomeczki, to dawajcie. Spróbujemy to zrobić na ten, na easy. Wziąłem easy poziom, pierwszy ten. I zrobimy to stricte na cicho, dobra? Chodźcie. Niech ci będzie. To mi na to rożę? Idę, bo chciałem zobaczyć jeszcze nowo. Sobie ulepszyliście jakoś bronię? No tam tylko raz, bo raz mogłem. Reż! Ja już mam celność i magazynek polepszone. Więc... No, bo tam dużo trzeba strzelać, co nie? I wtedy możesz tam coś ulepszyć. Dobra, pierwsza misja i to chyba też się da zrobić na cicho. Znaczy, nie wiem czy się da, ale chyba, spróbujemy. Chyba się da. Nawet trzeba. No właśnie. Nie, że można, tylko trzeba. Trzeba zrobić na cicho, okej. Okay. Nie ma gadania. Dobra. This is it. Let's look for a Pamiętajcie, że z noża można naładować, żeby większe obrażenia zadać. Wybuchowe beczki. Jest tu ktokolwiek? Halo? Nie, na easy jest chyba łatwiej, jest ich mniej. O, jest tu. Tam jest jeden. Ale to dobrze, to się przynajmniej nauczymy, jak to się robi. Ale na kurde, meczka patrzy w bunkier. No. Wiesz co, ja bym poszedł na początku do bunkru. Bunkiera, jak się mówi. Bunkra. Ej, bo jak zabijemy tego gościa, to zobaczmy. Trzeba przejść na drugą stronę. Poczekaj, poszedł sobie. Może... Wiesz co, ja bym poszedł do bunkra w pierwszej kolejności, bo chyba się da. Ej, wy też macie tego Riveta zbugowanego? Nie. Ej, co on zrobił? Jaką on zauważył, nie? Nie, kto, kogo, gdzie? Ale spokojnie, to jest tylko takie ostrzeżenie jakby. No, okay. jeszcze chyba nic się nie dzieje za bardzo. Chyba nie, oni mogą sobie jakiś taki... Teraz co? Teraz się dzieje. Ciebie wykrył, do ciebie strzelał. Ale jak mógł mnie wykryć? Przecież byłem za ścianą. Ej, bo koleś biegnie do tego. Kurde, no i zablokowali już. Widzisz. Dawaj, restart. Głupio, wkurza mnie, że nie ma takiego szybkiego restartu, tylko trzeba do kampa wracać. Wiesz co, tego gościa by trzeba było wyminąć, zabić tych w środku i potem tego. O! To tak. Faktycznie.
Jest chyba, tam jest w budce. Tam jest w budce, widzicie? Sprawdzę. Teraz od innej strony zaczynamy. Ej, kurde, bo on to widzi, no. Musimy go minąć. Nie ma co. Tu mnie nie widzi, za tym nie widzi. Ej, patrz, minąłem go, tu jestem. Chodźcie, chodźcie tu. Ej, się na... Zaczekam, aż on przestanie coś podejrzewać, dopiero wtedy przejdę. Ej, tutaj jest jeszcze. Uważajcie, idzie w tamtej, z drugiej strony idzie. Dobra. O kurdełę, widzi mnie, dobra. Ej, no, ej, nie, zauważył mnie. Zauważył cię, Hubert. A ty na spinie się przebiegałeś? Co ty zrobiłeś, Hubert, że cię zobaczył? No, już byłem za późno. O Hubert. Ale co zrobiłeś, był za blisko. Był za blisko, po prostu. Ej, my wszyscy przeszliśmy, a ciebie zobaczył. A ty przebiegłeś na sprincie, czy jak? Nie, na kontrolku. Dobra, no podobna sytuacja. Może teraz się uda. Ale teraz mamy strażnika na środku i dwóch mamy. Tego mamy i tego mamy. Ale zwierzyczki dalej patrzy. Kurde. I zwierzyczki dalej patrzy. Ej, uważaj, odsuń się. Tominator. Lol, ej, tu jeszcze jeden. What the fuck? Ale mają obstawę, nie? Ej, ale tutaj brama jest za to otwarta. Ziomeczki. Brama jest otwarta z prawej. Możemy pójść. A, no dobra. Kurde, jakie to jest hardkorowe. Tak, którędy to się idzie? Aha, tutaj dalej. Tu, odsuńcie się, odsuńcie się. No nie ma... O, poszli, ej, poszli sobie wszyscy chyba, co nie? To dalej patrzy zwierzyczki, nie? No, to trzeba tam, będzie trzeba tam ostrożnie, tutaj ostrożnie też, bo nie wiadomo, czy tutaj... Tu jest jeden, za plecami zaraz. No, i cię patrzone w tą stronę. No. Ej, tu jest za budką jeszcze. Nie mogę go zaznaczyć nawet. Nie mam pomysłu. The fucka? Co? No oni cały czas przeklinają, co nie? Dobra, ten sobie poszedł. Idziemy tutaj? Za samochody? Tędy? Dobra. Gdzie? No dobra, też by mogli. Uwaga, znowu na bunkrze. Kurde. Musimy za ciężarówkę chyba pójść po prostu, tak mi się wydaje. Chyba, że przed bunkrem samym. Ty, a jakbyśmy się tak przekradli tutaj, pod tym? Cicho! Uwaga, żółty ma! Dobra. Zobaczcie, jestem pod nim, on mnie nie widzi. Ale pamiętaj, że tam ludzie mogą chodzić, niech żółty spadnie, o. Bo żółty to jest taki ostrzegawczy, że on jak się zobaczy, to chyba jest ten. To są w namiocie. Wyszulone bardziej. W namiocie są. Uważaj, Robuch, żeby tam do ciebie nikt nie przyszedł. Przydałoby się załatwić tego w bunkrze, strasznie przeszkadza. No tylko, że do bunkru się dopiero później. W namiocie jest. Czyli się musimy ten namiot minąć. Bo może się ruszą, zaczekajmy chwilę. Ej, jeszcze jeden! Przyszedł. No my jesteśmy za skrzynkami, to ty jesteś najbardziej w widocznym miejscu. Ja też jestem za skrzynką, wiesz? Aha. Dobra, czekamy jak się ten... To wy musicie chyba iść, nie? No ale właśnie nie za bardzo możemy, bo ten gościu jest, to patrzy na nas zbyt centralnie. No jak nie za bardzo byłoby jak przebiec, co nie? Kurde. Myślę sobie, czy jakby wejść na te skrzynki... O kurde. Ej, udało się, patrzcie, wchodzicie na skrzynkę i teraz tak, o. Co tam na plecach widzi? Dobra, jesteśmy za namiotem. Kurde, bo idzie do mnie jakiś. No to, żeś tak się ustawił. Nie, zatrzymał się. Nie, oni są jednak chyba daleko. Uważaj, poczekaj, tu są kraty. To są kraty. Ej, wy ich zabijecie, czy nie? Nie możemy od tyłu wejść do namiotu. Musimy ich minąć, trzeba ich. Musisz minąć ich tak, jak my ich minęliśmy. Zobaczyliście, Robu, chowaj się! No ja się schowałem już. Dobra. Zaczekajcie, nie ruszajcie się. Dobra. Kurde. Wymagająca. Nie, i tutaj patrz, i teraz tu w prawo lecimy. Ej, widzą was. Patrzą się, ej, zobaczyli was! I mówi mnie zobaczyć. Ciebie zobaczył Robuch na plecach. Na plecach się zobaczył. Jak? Który? No tamten. Ten tu. A, dobra. To był ziomek, który sobie... Źle stałeś. Mogłeś iść z nami, Robuch. Niepotrzebnie tam zostałeś i czekałeś na cudy. Nie, no bo ja byłem odwrócony do niego. Nie wiedziałem, że mam kogoś na plecach teraz.
To było całkiem spoko. No, chyba że tu trzeba tak kooperować, że na przykład widzieliśmy dwie osoby, to wiecie, że każdy bierze jednego. Tu, uwaga, tu jest jakichś czterech, jest ich od cholery. Ale tu nie ma chyba wieżyczek. Ej, schowajcie się, oni sobie muszą poprzechadzać. Schowajcie się. Ale są drzwi pod bąkiem. Ej, uważaj, do tego bąka możemy wejść. Niech sobie, nie, obraz zniknęło. Niech się rozejdą, bo są strasznie blisko siebie, niech się rozejdą. Na spokojnie. Kurde no. Niech się rozejdą. Bo możemy od razu pod ten bunkier pójść, bo to jest nasz cel. A gdzie jest ten bunkier? No ten tu z prawej. No dobra, ale nie, poczekajcie, niech się trochę strażnicy porozchodzą. Ja nie mówię, ilu jest. No dzisiaj to... Dlatego muszą się rozejść, oni zaraz gdzieś pójdą, bo oni robią długie takie ścieżki. Patrz, oni już gdzieś idą gdzieś, te cholerę. Oni się po prostu tutaj trzeba chwilę poczekać, bo oni muszą się rozejść i tyle. Kogoś wykrywa. Ej! To się wychylił, no. Nie róbcie tak. Kurde. Ej, dobra, część poszła chyba tam. Dwóch. Uwaga, jeszcze jeden tu idzie. No, niech się odwróci ten jeden, może się odwróci i potem pójdziemy tu na prawo, jak się ten jeden odwróci. Jest blisko nas. Może go zabić trzeba. Chyba. Nie, bo tam chyba drugi się opiera. Niech się odwróci lepiej. Wiesz co? To trzeba by ich tak synchronicznie zabić najpewniej. No, ale niech się odwróci. Poszedł sobie ten. Ale nie możemy go zabijać, bo tutaj się gość opiera. I by zobaczył, nawet za dużo jest tutaj ludzi. Ej, ten ci odeszli. Jakbyśmy na prawo przeszli jakoś, kurde. Strasznie ciężko. Cienę się patrzy. O, poszedł sobie ten, co się opierał. Tak, ale ten... Ej! Kogo zobaczył? Zobaczył kogoś. To Minator ciebie chyba zobaczył. Nie. No, chyba tak. Już przebiegałeś wtedy. No i jeszcze. Dupa. Kurde, to jest przerąbane, ja nie wiem po prostu. Może stwierdzić, że w Paydayu takie łatwe były, to dorobimy takie trudne. Łatwe w Paydayu? No w sumie, stosunkowo. W Paydayu, no a nie? Te misje to są łatwe. Tak, my tutaj na idzie nie możemy. Ej, dobra, zejść, zobacz, a w Paydayu się na Mandał nie robi. Ale on się oparł znowu. Ale można się no to można podejść i mu, wiesz, kosa pod żebro. Ale tam naprzeciwko jest, o tam jest. Tam. Ale on go zobaczy, jak tego zabijemy? No nas widzi z tej perspektywy. No przeszedł, idzie prosto. To tu chyba za tym pójdziemy, za skrzynkę za tą. No wieżyczki będzie widział. Tutaj na prawo iść? A to tutaj na ten? Z tą stroną? A tutaj da się do jakiegoś obozu iść. Aha, dobra, to poszliście. Bo do tego bunkra musimy dojść. A gdzie jest ten bunkier? Do którego? Do tego? Chyba do tego też. Do tego albo do drugiej strony. Uwaga, no ale już tutaj na lewo. Wow. Ziomeczki! Co wyście zrobili? Czemu wyście... No po prostu siecie no bez... Za ludzi. Wyszliście na ziomka, który na was patrzy. No to bez pomyślunku to zrobiliście. Ach, kurde. No też mam drzwi. No bo tego albo teraz... do drugiego bunkra, bo to żeby no. Te drzwi przejść. A gdzie był drugi? Gdzie jest drugi bunkier? No z drugiej strony tego fortrecy. Ten początek jest strasznie trudny, co nie? Może gdybyśmy się dostali do bunkra? Wydaje mi się, że ta misja w lesie jest prostsza na cicho jednak. Tak. Tam, ale też nie wiem, czy będzie taka prosta, bo tam masz strasznie wiesz, duży obszar. Łatwo no tak, się gdzieś a tutaj znowu masz wąskie przejście, nie? I z dużą ilością strażników. Ej, tego można zabić. Nie można. Oni tak chodzą chamsko, że nie można ich za bardzo zaśgać. Najgorsze, że zwierzyczek cały czas patrzą. No. Ale jest tylko jeden strażnik, patrz. I tu masz też bunkier. O, jest drugi strażnik. No nie, chowajcie się. Zobaczył cię. Dupa. Dobra, chyba nie ma co. Za ten drogi starym tutaj chyba tam jeszcze miałem się cofnąć. Dobra, nie ma co chyba. Nie, będzie trzeba jeszcze nie ten etap. A ciekawe jakby strzelać na przykład z pistoletu, to na jakim obszarze by oni to słyszeli? Myślę, żeby też słyszeli. Pistolet jest głośny.
No tak, ale wiesz. No dobra, myślę, że nie ma co. Próbowaliśmy. Aktualnie sprawa jest z misją na cicho jest zbyt ciężka. Może kiedyś jeszcze spróbujemy. Jak o, może jak wy widzowie. Tą drogą na cicho. Ogarniacie tutaj już, jak się no, robi jakieś, na cicho, na tipy to lecimy. Jakieś tipy. Dokładnie. A teraz elo. Elo.